Ja się nazywam Maciek Pruchniak, pracuję w Tołku. Kiedyś byłem topologiem algebraicznym, bardzo to lubiłem, ale potem przestałem być. W Tołku pracuję już dosyć długo i przez ten czas zajmowałem się różnymi rzeczami, od SOA poczynając, na frontendach kończąc. Ostatnio staram się zajmować głównie skalą, ale ponieważ nasi drodzy klienci nie bardzo chcą się migrować, to ostatnio tak naprawdę piszę web serwisy w Java 1.5. No, smutne to, ale prawdziwe. Więc tutaj nie będę o tym mówił, tylko będę mówił o jakichś przyjemniejszych rzeczach. No tak, a oprócz tego jestem oczywiście szczęśliwym ojcem, pracoholikiem i socjopatą, tak? No, dobrze, coming out mamy za sobą, więc możemy przejść do tematu. Tak, dzisiejszy temat to jest taki, jak udawać, że nie mamy bazy danych. Temat jest oczywiście taki trochę kontrowersyjny, chodziło głównie o to, żeby was tutaj zbawić, no ale zobaczymy, o czym to tak naprawdę będzie. I tak naprawdę ja chciałbym porozmawiać, jak my podchodzimy do bazy danych, do zapytań, które tam robimy i tego typu rzeczy. I w Tołku mamy jak gdyby takie dwa obozy. Jeden obóz to są oraklowcy. I oni tak sobie wyobrażają brak bazy danych. Tak, czyli chaos, panika, porażka, Gernika, w ogóle no masakra. No to jest pierwszy obóz. Drugi obóz to jest taki DDD, OOP. Są tutaj jego przedstawiciele, powiedzmy. Chociaż nie, Witek jest przedstawicielem jednym i drugich, przepraszam. I oni sobie brak bazy danych wyobrażają mniej więcej tak. Czyli pieczone gołąbki same spadają nam do ust. No, ponieważ Tołk jest tolerancyjną firmą, to obie grupy żyją ze sobą w jakiejś tam zgodzie. Ale jak każde religie, mają swoje cechy szczególne, tak? Mają swoich proroków. To jest prorok wyznania oraklowców. Jak widać, jest to wyznanie instytucjonalne, mają dużo kasy i są doskonale zorganizowani. A to jest prorok drugich. Jak widać, on nie ma aż tyle kasy, nie ma nawet kasy na porządne zdjęcie, w wysokiej rozdzielczości przynajmniej ja nie znalazłem. Za to nadrabia charyzmą i tym zniewalającym uśmiechem. I tak naprawdę od wujka Boba w sumie chciałbym trochę zacząć. Jak weźmiecie sobie ten magazyn, jakiś tam open source, coś tam, żurnał, który macie w materiałach, to tam jest ciekawy artykuł wujka Boba. Tak swoją drogą to widać, że ten magazyn już jest trochę przeterminowany, bo w Tołku w kuchni leży gdzieś ten numer od pół roku. No tak czy owak, jest tam taki artykuł o tym, jak wujek Bob mówi, że w naszych aplikacjach nie powinno być bazy danych, a przynajmniej nie powinno być jej widać. I o co mu tak naprawdę chodzi? Chodzi mu o to, żeby nasza baza danych to nie było to centrum, gdzie jest cała logika w PLSQL-u i tak dalej, choć niektórzy na pewno chcieliby, żeby tak było, tylko żebyśmy mieli mniej więcej coś takiego, przypuszczam. Tak, mamy jakiś interfejs, repozytorium, możemy tam zapisać, pobrać wszystko, załadować. No i ja w Tołku miałem kilka projektów, gdzie rzeczywiście mieliśmy taki interfejs i to, co było pod spodem, wymienialiśmy w pół dnia. Raz to była baza plikowa, jak nam się chciało. Jak przestało działać, to dokumentowa. Jak znowu teraz przestało działać, to H2 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I jak się robi DDD, jakieś takie ma się dobrze zdefiniowane agregaty, to często jest tak, że takie repozytorium w zasadzie wystarcza. W zasadzie już tyle jest nam potrzebne, żeby mieć dostęp do danych. Więc jeżeli jesteście w takim projekcie, to w sumie tu możecie się zatrzymać, tak? To już nam dostatecznie ukrywa całą bazę danych i wszystko. No, ale ja byłem w kilku takich projektach i wydaje mi się, że one nie są wcale takie rzadkie, gdzie tak naprawdę to repozytorium, które zwykle oczywiście się nazywa wtedy DAO czy jakoś tak, wygląda jeszcze... O kurczę, coś tu się... Wygląda tak. Zaczynamy mieć jakieś różne dzikie metody o nazwach takich, że nie mieszczą się w jednej linii, tak? Czasami my sami je piszemy, czasami są autogenerowane, no nieważne. Tak czy owak, no nie wiem, jak ja na to patrzę, to zaczynam mieć jakieś takie wątpliwości. Jak to jest? Niby ukrywany ten dostęp do bazy danych, ale jak sobie pomyślimy o tym, co wujek Bob właśnie tam nam mówił, że powinniśmy pisać nasz kod tak, jakby to nie było ważne, czy pod spodem jest SQL, czy są pliki, czy są dane w pamięci, no to coś tutaj mi... Mnie coś tutaj tak trochę nie pasuje, bo jakbym pisał moją aplikację z myślą o tym, że dane trzymam w pamięci, to nie miałbym tutaj takiej metody. Tak? W szczególności chciałbym przypuszczalnie tak naprawdę logikę tego, jak to działa, zawrzeć gdzieś normalnie w moim kodzie, tak? I to jest częste w niektórych aplikacjach, że tak naprawdę czasami to główna ich wartość to są tak naprawdę te zapytania do bazy danych. Byłem w takim projekcie, gdzie tak naprawdę sam zapis, jakieś tam reguły biznesowe, to wszystko było bardzo proste. Tak naprawdę to, co było skomplikowane, to było widoki w MSSQL-u. Na szczęście było pisane przez naszego product ownera, więc nie musieliśmy się nim przejmować. No ale tak czy owak jest to, nie wiem, czy taki częsty przypadek, ale wydaje mi się, że się zdarza. Tak, takim przykładem to są wszelkiego rodzaju dashboardy, tak?
Tutaj już jak gdyby często nie wystarczają nam agregaty, musimy mieć jakieś takie bardziej złożone zapytania, które nam łączą wiele rzeczy. No, możemy sobie pomyśleć, że to jest jakaś taka dodatkowa funkcjonalność, ale ostatnio w toku się też przekonaliśmy, że wbrew pozorom to mniej więcej coś takiego może aplikację całą sprzedać. Gdzie klienta tak naprawdę nie obchodziły te reguły biznesowe, co tam się wkładało, wyjmowało do tej bazy danych czy gdziekolwiek, jego obchodziły te wykresy. Tak więc tutaj akurat te zapytania były dosyć ważne. No, a jakbyśmy to zrobili w Javie, jakbyśmy rzeczywiście mieli wszystkie dane w pamięci? No pewnie zrobilibyśmy mniej więcej coś takiego. Oczywiście opakowalibyśmy to w 5 metod, 3 wzorce projektowe i 2 klasy, tak? Więc to by nie wyglądało tak, ale pod spodem to byłby taki piękny, interaktywny kod, fory, ify. No oczywiście moglibyśmy to jeszcze zrobić przez odpowiednie dziedziczenie, żeby tych ifów nie było, no ale tak czy owak do tego by się to sprowadzało. No wszystko fajnie, napisalibyśmy to tak z naszą bazą danych w pamięci, a potem co byśmy chcieli zrobić? Okazuje się, że danych jest za dużo, przechodzimy do SQL-a, no i wtedy mamy chyba taki mały problem, bo tego już do SQL-a tak bezpośrednio się nie przełoży, czy NoSQL-a, czy czegokolwiek. Tak więc zaczynamy używać wszystkich naszych wspaniałych technik dostępu do danych. Weźmiemy sobie JDBC, I albo MyBatisa, ja już się pogubiłem, jak to się tak naprawdę nazywa, Hibernate, JPA, jakieś mniej znane jak Hades, Spring Data, cokolwiek. Część z tych nazw to są dla mnie tylko jakieś tam akronimy, ale wiem, że ludzie ich używają. Albo OneWeb SQL, który też jest tworzony gdzieś w Polsce i promowany chyba przez jednego ze sponsorów Konfitury, jeżeli mnie pamięć nie myli. No i tak naprawdę większość tych technologii można podzielić na dwie grupy. Jedna to jest taka, że SQL piszemy jako mniej lub bardziej stringi, na przykład w iBatisie piszemy go jako XML-a, czyli łączymy w sumie chyba najgorsze cechy w moim odczuciu XML-a i SQL-a, no ale mniejsza z tym. Albo tutaj są jakieś różne dziwne DSL-e, które mają nam zapewnić jak gdyby takie bardziej statyczne i typowane zapytania. Natomiast z tymi DSL-ami w większości jest taki problem, że one mają takie wyrażenia w stylu is equal to, is greater than i tak dalej, i tak dalej. Czasami ten kod jest autogenerowany, czasami nie. No ale tak czy jak jest to dla mnie przynajmniej, to jest kolejny DSL, którego trzeba się nauczyć. No a poza tym cierpią oczywiście ze znanego syndromu, to jest cytat z Teda Newarda, Object Relational Mapping is Vietnam of Computer Science. Czyli znowu one próbują nam ukryć ten dostęp do bazy danych, ale wszyscy wiemy, jak to się kończy w Hibernacie, jak mamy odpowiednio skomplikowane agregaty. Ostatnio natknąłem się na drugi fajny cytat, tym razem z Richa Hickeya, który jest twórcą Clojure. No właśnie. Więc to wszystko dla mnie nie brzmi zbyt optymistycznie, zwłaszcza, że pod spodem tak naprawdę zwykle dochodzimy do czegoś takiego. No i nie wiem jak wam, ale mnie to się podoba. De facto podoba się o wiele bardziej niż te wszystkie DSL z Hibernate'ów czy czegokolwiek innego. Tak, to jest bardzo fajny DSL. Jest wysokopoziomowy, jest deklaratywny, są ładne wyrażenia. Dla mnie to jest czytelne, tak? A główny problem ze SQL-em jest taki, że nasz kompilator tego nie chwyta, tak? Nasz kompilator tego nie chwyta, idę czasami, ale kompilator nie. Okay, no i jest jeszcze drugi problem ze SQL-em. Kompozycja. Jak się w SQL-u robi kompozycję? Oprócz oczywiście metody copy-paste'a. Ktoś poda jakiś sposób? Mam jakieś kubki do rozdania. Nie rozmawiamy o brzydkich, nie używamy brzydkich słów jak PLSQL. No dobra, jak dla mnie ta kompozycja, którą da się zrobić w SQL-u, to są widoki, tak? To jest pewna forma kompozycji, ale one nie są takie fajne, bo trochę trudno je robić tak ad hoc. Ale jak się tak nad tym zastanowimy, no to mniej więcej o to chodzi. No ale my chcielibyśmy oczywiście czegoś lepszego. No dobra, więc to jest taki wstęp, co mi się nie podoba w obecnych jak gdyby sposobach konstruowania tych zapytań, dostępu do danych w jakiś taki bardziej skomplikowany sposób. No i gdzie jesteśmy? I czy jest jakieś rozwiązanie? No i okazuje się, cześć Paweł. Okazuje się, że rozwiązanie jest. Niestety nie w środowisku javowym, tylko w dotnecie. Jak wiecie, Microsoft jest teraz srebrnym sponsorem Konfitury i przypuszczam, że jak tak dalej pójdzie, to za 2 lata to się będzie nazywało tak naprawdę C#owia, ponieważ oni się trochę wysforowali przez środowisko javowe i co mają? Mają LeanQ. LeanQ, to cytat chyba jest z Wikipedii bodajże, to jest coś, co robi z zapytań pierwszoplanowy obiekt, normalny obiekt, na którym możemy operować. No, fakt, że można tego używać w Visual Basicu, jeszcze tego nie dyskwalifikuje oczywiście. I wygląda to
przykładowo tak, ja nie znam się za bardzo na C-Sharpie, więc proszę wybaczyć ewentualne błędy, ale wygląda to mniej więcej tak. Więc znowu, tu mamy, w pewnym sensie jest to DSL, ale on jest fajny. Tutaj mamy tak jak gdyby normalne predykaty, normalne wyrażenia C-Sharpowe. Tak, a jednocześnie to jest taka w miarę, powiedzmy, przypominająca znajoma składnia. I tak naprawdę tego typu zapytania możemy odnosić nie tylko do bazy danych, ale też do XML-a, do jakichś tam bodajże zbiorów w pamięci, do jakichś obiektowych baz danych i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No dobra, więc co my zrobimy? Oprócz tego, że weźmiemy C-Sharpa i przeportujemy do Javy. No my oczywiście nie weźmiemy tak całkiem Javy, no bo wiadomo, jak to się skończy. Może w Javie 11 to wszystko będzie możliwe. Możemy wziąć sobie na przykład Groovy'ego. I tam możemy zrobić wszystko, tak? Tylko problem jest taki, że to nie będzie statycznie typowane. Możemy sobie przewalić dowolne transformaty AST, Groovy to umożliwia i wszystko będzie ładne, ale statycznie typowane to nie będzie. Przepraszam. No więc oczywiście weźmiemy skalę. O, kto z obecnych zna skalę? Tak spytam się. O, no, trochę zna. A jak ktoś nie zna, to ja przedstawię, tak naprawdę nie będę tutaj dużo mówił o skali, przedstawię tak naprawdę dwie główne konstrukcje. Jedna to jest map. Co robi map? Map bierze sobie listę zadań. Wygląda ona tak. Bierze sobie funkcję, to już jest pierwszy punkt dla skali, bierze sobie funkcję, które zadanie przekształca w jakiś widok tego zadania. O, i on robi tak. Z szarego kwadracika robimy ładny fioletowy. I co robi funkcja map? Bierze listę, wywołuje tę funkcję i dostajemy listę widoków. Dzieje się tak naprawdę tak. Dla każdego zadania przekonwertujemy, dostajemy listę. Proste jak drut, w Groovy'em jest collect, w głowie też są na pewno jakieś tam ciekawe rzeczy wymagające anonimowych klas. Tak. I tak naprawdę to się sprowadza do tego, że lista, dzięki temu, że ma tą operację map, jest funktorem. Tak, to jest pierwsza nauka. Druga nauka jest trudniejsza, mówi o flat mapie. W Groovy'em na przykład nie wiem, jak to się robi. Przypuszczam, że trzeba najpierw zrobić collecta, potem flatena. I co robi flatmap? Flatmap też robi, bierze listę zadań. O, pięknie. No i bierze sobie drugą funkcję, która z jednego zadania robi nam całą listę zadań, albo czegokolwiek innego. O, mniej więcej tak, dzielimy je sobie. I co robi taki flatmap? Flatmap znowu bierze tą listę, bierze tą funkcję i zwraca nam, uwaga, uwaga, znowu listę zadań. Bierze listę, do każdego elementu aplikuje tą naszą funkcję i dostajemy listę malutkich list. A jak mamy listę list, to co możemy z nią zrobić? Spłaszczyć, połączyć w jedną. No właśnie. Więc to jest bardzo prosta operacja. Bardzo prosta operacja, ale dzięki temu, że się ładnie zachowuje na jeszcze tam dalszych złożeniach jak gdyby tej operacji, to możemy powiedzieć, że lista jest monadą. Niestety moja propozycja mówienia o tym vote for papers została odrzucona, ale udało mi się, jak widać, to przemycić. Dobrze. Więc już wiecie, co to jest map, co to jest flat map, więc jak się tego w skali używa? W skali to nasze zapytanie napisalibyśmy pewnie jakoś tak. No, jak widać, super to nie jest, jak ktoś dobrze zna skalę, to się połapie w tych one-linerach. To jest znowu coś, co bierze prezentację, bierze autorów, tam filtruje, joinuje i tak dalej. Wszystko z wykorzystaniem tych trzech operacji i jeszcze trzeciej, która się nazywa filter, tak? Bierzemy listę i filtrujemy za pomocą jakiegoś predykatu. No i to, kurczę, no jakoś takie super piękne to nie jest. Oczywiście też możemy to wydzielić do jakichś metod i tak dalej, ale na szczęście skala daje nam też trochę lukru syntaktycznego. Ja wiem, że lukier syntaktyczny to nie jest najważniejsza rzecz w języku, ale pozwala nam zapisać to w taki sposób. Tak, bierzemy sobie listę prezentacji, listę autorów i dla każdego autora przyrównujemy go ID do autor ID prezentacji, tutaj dalej filtrujemy i na końcu wydobywamy prezentację. Tak, to jest trochę przejrzystsze, to się nazywa for comprehension, jest bardzo często używane w skali. Natomiast jak się przyjrzymy tutaj, to co tutaj widać? Co to tak naprawdę jest? To tak naprawdę nam daje iloczyn kartezjański. A iloczyn kartezjański, jak się tak głębiej nad tym zastanowić, w SQL-u, to co to jest? Cross-join. No więc tutaj zaczyna świtać nam w głowie pewna myśl. A jak sobie weźmiemy takie wyrażenie skalowe i przyrównamy do SQL-a? Wygląda podobnie? Wygląda trochę podobnie. Jest postawione na głowie, tak? Bo tutaj na końcu mamy to, co wybieramy, a tutaj na górze. Ale tak poza tym jest podobne. No to idźmy dalej. Tutaj mamy where'a. Tutaj mamy filtr. Dalej wygląda dosyć podobnie. Też mamy ładne skalowe wyrażenie. Pamiętam, że tutaj cały czas mamy listy i tak dalej, więc
To jest normalny kod skalowy, tu mamy SQL-a, ale są jakieś takie podobne do siebie. Bierzemy sobie, a jeszcze miałem powiedzieć, że tutaj jest ta gwiazdka, która może trochę niepokoić i później zobaczymy, jak bardzo może nas zaniepokoić. Robimy też projekcję. Projekcja wygląda dokładnie tak samo. Kropka, nie? W skali. Co możemy zrobić dalej? Robimy tego naszego cross-joina i znowu jest całkiem podobnie. Tutaj mamy generator, wszystkie prezentacje, tu mamy wszystkich autorów, tu też mamy wszystkie prezentacje autorów. Robimy tego where'a, tu robimy if'a, znowu robimy projekcję, znowu wygląda całkiem podobnie. Dalej już analogia troszkę zaczyna się kruszyć, ale w dalszym ciągu jest całkiem niezła. Mianowicie inner joina robimy. Bierzemy prezentację i tu bierzemy wszystkich autorów, którzy mają takie ID, no, czyli tak naprawdę jeden, no whatever. I znów robimy projekcję. I w SQL-u mamy w pewien sposób podobną konstrukcję, tak? Mamy inner join i to możemy traktować w pewnym sensie jako funkcję zależną od tego P, tak? Przez tą autor ID. Tu analogia nie jest już taka całkiem bezpośrednia, ale też wygląda to całkiem podobnie. No i możemy oczywiście iść dalej, nie? Możemy zrobić sobie sorta, take'a, order, limit. Wszystko wygląda całkiem podobnie. I to jest nasz normalny kod, który byśmy zastosowali, kiedy byśmy robili operacje w pamięci, tak, na naszych obiektach. A to jest nasze SQL. Więc tak w sumie zaczynamy się zastanawiać, a dlaczego w sumie nie można wziąć tego i wygenerować sobie z tego SQL-a. Czemu nie? Tak naprawdę to, co nam to umożliwi, to jest to, że wszystkie te operacje są takie dosyć deklaratywne w skali, one są wysokopoziomowe. Popatrzcie, jak spojrzymy sobie na takie wyrażenie, bierzemy te taski, wybieramy nazwę, później tutaj jest oczywiście błąd, bo nie możemy tak przefiltrować, ale na razie przepraszam za niego. Robimy jakiegoś filtra i bierzemy pierwsze trzy. I teraz pytanie jest takie, ile tak naprawdę razy wywoła się na przykład ten filtr? Zakładając, że poprawiłbym tutaj oczywisty błąd kompilacji. No, ile? I odpowiedź brzmi nie wiadomo, ponieważ nie wiemy na przykład, czy ta lista jest leniwa, czy ona jest zachłanna, czy ona sięga do bazy danych, czy cokolwiek. Tak, tutaj mamy takie deklaratywne operacje zupełnie jak w SQL-u, tak? W SQL-u też tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie plan zapytania, nie wiemy, ile razy sięgniemy do bazy danych. A tutaj tak naprawdę w pewnym sensie tworzymy jakąś taką reprezentację tego naszego wyniku. Nie wiemy, co jest pod spodem. I to właśnie umożliwi nam przejście dalej. Tak więc podsumowując, jakie są te cechy skali i operacji na kolekcjach, które nam umożliwią zrobienie z tego czegoś? Są statyczne typowanie, deklaratywność, predykaty, które są wyrażeniami w skali, tak? Możemy po prostu podawać te funkcje na przykład do filtrowania, do projekcji. No i standardowe API, to dla mnie to też jest ważne, że w skali, jak znamy tego mapa i flatmapa, to umiemy zrobić bardzo dużo rzeczy. Wszelkie różne złożenia różnych obiektów, jak ktoś programuje w skali, to mniej więcej są wyrażone przez te dwie funkcje. No i co dalej zrobimy? Nasz program, który chciałbym wam trochę sprzedać, nie wiem, na ile on się doczeka realizacji, na ile już jest realizowany, to jest taki, żeby wziąć te implementacje tego typu metod z tej warstwy, powiedzmy już tam w środku dostępu do danych i przenieść je nie całkiem tak do logiki, ale do jakiegoś naszego normalnego kodu, który piszemy, typujemy i tak dalej, a przenieść je z miejsca, gdzie mamy dostęp do danych, jakiś autogenerowany kod i tak dalej. I w naszym DAO, żebyśmy mieli jedną metodę query, która pobiera jakieś nasze zapytanie i je wykonuje. No i to jest tak naprawdę ten pomysł, który w pewnym sensie mnie zauroczył w Slicku i chciałem wam o nim opowiedzieć. Tak więc jak gdyby idea to była na tych poprzednich slajdach, jak operacją na kolekcjach w skali odpowiadają zapytania SQL, natomiast no, trzeba to jakoś zaimplementować. I wbrew pozorom to nie jest takie, a może nie wbrew pozorom, może to naturalne jest, że to nie jest takie całkiem proste, no ale powstała taka biblioteka, która się nazywa Slick. To jest akronim od Scala Language Integrated Connectivity Kit. Dokładnie nikt nie wie oczywiście, co to znaczy, ale nazwa jest ładna, chwyta. Ale to tak samo jak LingQ. Ja też dokładnie nie wiem, co on znaczy, jak ja stoję z czasem. No, stoję chyba całkiem nieźle. Tak więc to jest taka w miarę nowa biblioteka. Kiedyś nazywała się Scala Query, a teraz jest rozwijana dalej. Tak. Na początku to była taka mała biblioteka tworzona przez dwie osoby, teraz dalej jest tworzona przez dwie osoby, ale jest teraz częścią tak zwanego TypeSafe Stacku, czyli mamy framework play, mamy tam akkę do aktorów, mamy właśnie Slicka, pod spodem wszystkiego jest Scala i to wszystko jest wykupione przez wielkiego TypeSafe'a.
który, jak wiadomo, steruje skalą. Więc mówię to dlatego, żeby was przekonać, że mimo że biblioteka jest nowa, dopiero niedawno doczekała się wersji 1.0, to ona już ma jakieś tam, powiedzmy, podparcie, tak? TypeScript to jest firma, która zatrudnia Roda Johnsona, twórcę Springa, jeszcze tam parę osób. Nie wiem, co z tego wyniknie dla samej skali, ale tak czy owak mają jakieś wsparcie finansowe, więc liczę, że to się będzie rozwijać i swój program doprowadzą do końca. No więc, co tak naprawdę jest Slick i co on oferuje? No, jest typowa biblioteka dostępu do danych, tak? Obsługuje różne bazy, łatwo się ją konfiguruje, ma DML, wszystkie update, inserty i tak dalej. Bardzo łatwo się wykonuje, ma ochronę przed SQL injection i wiele, wiele innych funkcji. Każda musi być w każdej bibliotece dostępu do danych, więc nie będziemy o nich mówić. Jak ktoś chce, to na Scala Days, konferencji skalowej, był 1,5-godzinny wykład o tych wszystkich rzeczach twórców Slicka, więc na Parlaysie można sobie obejrzeć. Natomiast my nie mamy tutaj aż tyle czasu, żeby się nudzić i mówić o tym, co każda biblioteka dostępu do danych musi zaimplementować, tak? W MyBatisie to jest, w Hibernate to jest, we wszystkich rzeczach to jest. Więc będziemy mówić raczej o tym, co Slicka wyróżnia. A co Slicka wyróżnia? Chciałbym sprzedać jak gdyby właśnie ten value proposition Slicka, tak? Czyli zapytania do bazy danych, ale nie tylko do bazy danych, do kolekcji, do NoSQL-a, może do plików w przyszłości, może do web serwisów, restowy interfejs, who knows, że wszystkie one mają być, nam przypominać operacje na kolekcjach. I co to znaczy, to jest właśnie takie dosyć rozmyte, tak? Wiadomo, że tak całkiem tej bazy danych nie ukryjemy, ale idea jest taka, że będziemy te zapytania tworzyć tak podobnie. Wiadomo, że tam pod spodem będzie baza danych, nie uciekniemy od tego, tak? Każda abstrakcja przecieka. Ale chodzi o to, żeby spróbować jak najbliżej zbliżyć się do operacji na kolekcjach w Javie. W skali, przepraszam. Operacje na kolekcjach w Javie to by nie byłby dobry pomysł. No więc właśnie. Zobaczmy, jak to tak naprawdę działa. Na początku Slick ma taką budowę dosyć komponentową. Na górze jest frontend. To jest ta warstwa, gdzie piszemy te zapytania i one... Jest kilka frontendów. Jeden jest Lifted, o którym opowiemy i on jest tak naprawdę najbardziej dojrzały. Czyli to jest sposób, w jaki piszemy te zapytania w skali. Później tworzone jest z tego jakieś straszne drzewo AST. No a później do różnych baz jest to kompilowane. Tak, no jest taka trochę, powiedzmy, standardowa architektura. Tutaj taka słowo przestrogi, jakby ktoś chciał od razu Slicka używać. Mianowicie autorzy z TypeSafe'a stwierdzili, że jak używamy MySQL, H2, Postgresa i tak dalej, no to okej, to wszystko jest open source'owe, to my też będziemy open source'owi. Natomiast jak używacie Oracle'a, to oni stwierdzili, że w takim razie macie worek pieniędzy. A jak macie worek pieniędzy, to może byście się z nami podzielili. Tak, więc drivery do Oracle'a i MS SQL'a i DB2 bodajże są płatne, tak? Nie wiem ile, ale przypuszczam, że własny driver napisać to nie byłoby trudne. No tak czy owak, w sumie jak dla mnie to jest chyba dobra decyzja. No bo z czegoś trzeba żyć, nie? Tak czy owak, tak to mniej więcej wygląda. Napisałem własnego drivera, to nie powinien być duży problem. No ale to są jakieś tam bebechy. W każdym takim frameworku musi być jakiś tutaj straszny kod, który nam zamieni tutaj limity na... A tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy. Jak się nad tym zastanowimy, to faktycznie, jak piszemy driver do Oracle'a i musimy tam zrobić page'owanie z runumami, to faktycznie to jest coś, za co powinni nam zapłacić. No, jak to wygląda w Slicku? No właśnie tak. To jest takie zapytanie, tak? To o tym możemy myśleć jako obiekcie, wyrażeniu, które nam reprezentuje SQL'a, tak? Jak stworzymy sobie taki obiekt, to on jeszcze, ten SQL się nie wykona. To jest tylko jego reprezentacja. No i popatrzmy, no wygląda to całkiem obiecująco. Tutaj mamy jakiś generator, skądś musimy wziąć tych wszystkich naszych speakerów. Tu robimy filtrowanie. W starcu jest, no taki normalny kod skalowy, nie? Tutaj robimy projekcję też na jakiegoś Twittera. To oczywiście się wywali z hookiem, bo ja nie mam Twittera. Ale zobaczmy, co siedzi pod spodem. No, ale zaczynamy się zastanawiać, co to tak naprawdę jest to Query Speakers. I okazuje się, że pod spodem to nie jest już tak różowo. Okazuje się, że musimy zdefiniować, uwaga, jakieś metadane, które nam opiszą, jaki ma być dostęp do tej bazy, tak? No, tutaj pokazujemy, na co się to mapuje, definiujemy te wszystkie kolumny i tak naprawdę to do tych my się odwołujemy.
Tu jest właśnie ta, jeszcze ta gwiazdka, dosyć strasznie wyglądające wyrażenie, ale to jest właśnie jakaś taka, ja bym powiedział, że to jest choroba wieku dziecięcego, tak? Jest jeszcze trochę boilerplate'u, ale to się na pewno kiedyś wyprostuje, już takich rzeczy nie będziemy musieli pisać. Na razie musimy zdefiniować, jak gwiazdka, select gwiazdka, nam się zmapuje rzeczywiście na tego naszego speakera, tak? To jest, a speaker to jest jakaś case klasa, tak? Skalowa, normalna. Tak więc to wygląda tak. Więc tak naprawdę ten name i ten Twitter to nie są nasze zwykłe pola w case klasie, która się nazywa speaker, o tej tutaj, tylko to są tak naprawdę te funkcje. Ale wyglądają całkiem podobnie. Teraz co dalej? Tak naprawdę to, co tutaj tworzymy, to jest obiekt klasy query. Ona ma map, flat map, zupełnie tak jak lista w skali, więc jest prawie dobrze i ma filter, ale jak na to spojrzymy, to tutaj tam sygnatura zaczyna nas, przynajmniej mnie, ona trochę niepokoi. Ja nie powiem, że ją tak całkiem rozumiał. Jak gdyby rozumiem, że trzeba tak zrobić, muszą być jakieś te dziwne konwersje implicite, żeby ten slick mógł zrozumieć, jak to nasze wyrażenie ma się przekonwertować na tego SQL-a. I jak damy tutaj na górze, już nie chciałem tego pisać, odpowiednio dużo importów, to to wszystko bardzo gładko zadziała. Natomiast no, nie możemy się oszukiwać, że tutaj dowolne funkcje możemy napisać. Więc to nie jest taka całkiem monada, ale chowa się całkiem nieźle. Później, jak już mamy to zapytanie nasze, to chcemy je wywołać. I tak naprawdę znowu, na tym obiekcie query są nakładane jakieś metody za pomocą konwersji implicite, czegoś, w co nie chcę tak do końca wnikać, jak ktoś nie zna skali, no ale możemy mieć listę, pierwszy element, iterować sobie po nim. I tutaj już widzimy, że potrzebujemy jeszcze drugiego parametru, skądś. Potrzebujemy już tak naprawdę tej bazy danych. No to w sumie jest całkiem oczywiste, więc te operacje jak gdyby już będą wywoływane rzeczywiście w tym obrębie naszego DAO, dostępu do danych. Natomiast jak będziemy chcieli zamienić sobie SQL-a na bazę w pamięci, no SQL-a, to tutaj będziemy mieli jakieś inne operacje, które już nie wymagają JDBC backendu. Będą wymagały SQL, coś tam, memory i tak dalej. Ale tak to mniej więcej działa. Teraz wróćmy do tych predykatów. Czyli tutaj tak naprawdę nie mamy normalnego stringa, mamy coś innego. A co to jest za funkcja, skoro to nie jest funkcja na stringu? Okazuje się, że możemy tu mieć inne funkcje. Równość, różność, not null. Ale to nie są cały czas funkcje na stringu. One tylko tak wyglądają, a tak naprawdę są nakładane jakieś konkretne funkcje. Jak widać, dzięki temu, że w skali możemy przeciążać operatory, to wygląda całkiem nieźle. Natomiast autorzy nie odważyli się przeciążyć operatora równa się i różne. To jest w sumie chyba dobrą decyzją, ponieważ przypuszczam, że to by się jednak dobrze nie skończyło. Więc mamy znany ze skala zeta, z JavaScriptu, potrójną równość. Więc jak widać, nie jest to tak całkiem różowo. Ten kod tylko wygląda jak taki normalny kod na kolekcjach, ale tutaj pod spodem dzieją się takie trochę inne rzeczy. Jakie rzeczy? Okazuje się, że to name to nie ma być tak naprawdę string. To ma być jakaś reprezentacja stringa, która jest rozumiana przez slicka. I tak samo tutaj. Tak naprawdę jak idę sobie podejrzymy, jaki typ ma to wyrażenie, to to też nie będzie string. To będzie jakaś reprezentacja stringa, która jest rozumiana przez ten kompilator do SQL-a. Wszystko ładnie działa dzięki lukrowi syntaktycznemu skali. A tutaj mamy reprezentację jakiejś naszej klasy, która odpowiada Twitter ID. Tak więc to wygląda bardzo ładnie jak kod skalowy, taki normalny, ale pod spodem dzieją się trochę inne rzeczy. I dlatego tak naprawdę ten frontend, sposób pisania zapytań nazywa się lifted, tak? Podnosimy te funkcje ze stringa w stringa do funkcji na takich opakowaniach, tak? Tych reprezentacjach. Tak, no i jest tam jeszcze sporo różnych innych funkcji, na przykład możemy robić inner joiny. To już trochę może wykracza poza operacje na kolekcjach, ale cały czas jest jeszcze w miarę nieźle zrozumiałe. No i jak już jesteśmy przy tym Twitterze, to już jest taki może trochę bardziej standardowy kawałek. Możemy pisać sobie jakieś własne typy danych, tak jak w Hibernacie, ich używać, mapować na JDBC. Tak, natomiast co jest jeszcze ciekawe i co stanowi o pewnej przewadze nad SQL-em, a jest podobny do operacji na kolekcjach, to jest to, że możemy sobie robić ładną kompozycję, tak? Możemy część naszego zapytania wydzielić do funkcji. To niestety nie jest taka całkiem normalna funkcja z prezentacji do boolina, tylko znowu jakaś taka podniesiona. To podniesienie niestety nie stanie się automatycznie, ale już możemy wydzielić fragmenty zapytań gdzieś na zewnątrz. Tak samo możemy sobie wydzielić fragmenty zapytań w taki sposób. Do tego obiektu definiującego nasze metadane możemy dokleić sobie jeszcze jakieś dalsze podzapytanie i zdefiniować je tak, że to będzie jakiś tam foreign key, odnosimy się do speakers, po ID, już bez wnikania jakieś straszne szczegóły, ale to można w pewien sposób tutaj
to uprościć i jak gdyby sprawić, że będzie to trochę bardziej spójne i krótsze. No dobra, więc to jest sposób pisania zapytań w tym frontendzie Lifted. Jak widać, jest całkiem nieźle. Nasz kod wygląda w miarę jak kod skalowy. Jest całkiem przejrzysty, przynajmniej w moim odczuciu, ale są problemy, tak? Cały czas musimy mieć te importy, to nie są prawdziwe wyrażenia skalowe, no i tak musimy zdefiniować te metadane. To jest jeszcze dosyć nieprzyjemne, aczkolwiek twórcy odgrażają się, że zrobią autogenerowanie. No dobra, ale przejdźmy dalej. Co nas najbardziej boli? Znaczy, może nie tyle najbardziej, ale co nas boli? Że to nie jest prawdziwa operacja na stringach. Więc co z tym zrobimy? Czy da się coś zrobić? To, o czym teraz będę mówił, to już są takie eksperymenty twórców Slicka, więc jak gdyby oni sami twierdzą, że to nie jest production ready, ale uważam, że jest to na tyle ciekawe, że warto o tym opowiedzieć. Tak, oni są oczywiście bardziej pracowici od pana Greka, ale cały czas idzie nam to dosyć wolno. Więc co się okazuje? Nie możemy w czystej skali przeprowadzić dalej naszego planu. Tak jak Lance nie mógł całkiem czysto wygrać. Więc my też potrzebujemy sterydów. W naszym przypadku nasz doping to będą makra. Tak, to jest nowy eksperymentalny, chociaż już ze skalą 2.10 nie jest taki eksperymentalny feature skali. Makra to, jak wiadomo, są jakieś tam operacje typu metaprogramowanie w czasie kompilacji. Tak, jak ktoś pisał w C, to zna jakieś tam makra syntaktyczne, tak, po prostu podstawiają, różne straszne rzeczy dzieją. To jest taki prymitywny doping, jak sterydy anaboliczne. W Lispie już są takie bardziej higieniczne makra, tam niektóre rzeczy nie mogą się stać, nie mogą się na przykład chyba nazwy zmiennych jakieś tam skleić czy zrobić. To już można chyba porównać, nie wiem, w sumie nie wiem, co jest lepsze, EPO czy przetaczanie krwi. A tutaj taki najbardziej zaawansowany doping to jest w skali. Makra będą typowalne, to już jest prawie niewykrywalne przez wszelkie komisje dopingowe. Mianowicie, o co chodzi? Jak wyglądają makra w skali? To jest taki nowy feature, ja go opowiem, żebyście jak gdyby chwilę o nim opowiem, bo niestety dwie prezentacje, które były zgłoszone do Vote for Papers, moja i Adama Barskiego o makrach, sromotnie przepadły, no ale przypuszczam, że może dwie minuty wytrzymacie. Więc jak wyglądają makra w skali? Możemy mieć sobie taką definicję funkcji. Filtr, tam step do boolean, normalny filtr. A jaka jest implementacja? Mówimy, że to jest takie makro. O. I to makro jest zdefiniowane tu w środku. I co robi kompilator, jak widzi coś takiego? No, patrzy, co tu jest w środku. I co tutaj widzi? Tu widzi taką funkcję troszkę bardziej skomplikowanej sygnaturze, ale jak się przyjrzymy, to ona odpowiada tej sygnaturze. Tu jest funkcja st do boolean, a tu jest funkcja, która przyjmuje wyrażenie st do boolean i zwraca tego typu wyrażenie. Tak, tu jest jeszcze jakiś kontekst, no nie jest takie ważne, ale tutaj są te wyrażenia. I tu, jak się nad tym głębiej zastanowić, to jest ta siła, a jednocześnie ograniczenie makr w skali. Mianowicie, i tutaj coś będziemy robić. Mianowicie, że kompilator będzie to wywoływał dopiero jak uda mu się sparsować to wyrażenie. To wyrażenie, które jest argumentem. Czyli my już wiemy, że ono się musi dobrze typować, więc wielu sztuczek, jakie się robi w Lispie albo w Clojure, nie da się tutaj przeprowadzić. Więc do czego to się sprowadza? Sprowadza się to do tego. Mamy tu taką funkcję. To jest ta nasza funkcja, która będzie implementowana przez makro. No i dostajemy mniej więcej jakiś taki straszny obiekt. Drzewo syntaktyczne reprezentujące przez tą funkcję. I za pomocą jakichś różnych dzikich funkcji, których nie chce mi się pokazywać, możemy coś z tym zrobić. Możemy napisać tego SQL-a. I tak właśnie działa ten frontend direct w Slicku. Tak, bierze to kawałek tego drzewa syntaktycznego w tym makrze i generuje swoje własne drzewo ST, które później jest kompilowane do SQL-a. Wygląda to mniej więcej tak, że możemy pisać zapytania tak, a możemy tak. I one tu się spotkają, tu zostaną skompilowane do SQL-a i poszło do baz danych. Natomiast co jest fajne, to jest po pierwsze sposób definiowania metadanych. Tu już nie mamy tego okropnego obiektu speakers czy presentations. Tu mamy normalną case klasę i mamy anotacje. To nie są całkiem anotacje takie jak w Hibernate, bo są skalowe, czyli piszemy z małej litery, a nie z wielkiej. No ale mniej więcej chyba widać, o co chodzi. A jak wygląda zapytanie? Zapytanie wygląda tak. To jest w miarę podobne, ale tutaj mamy już parametr speaker, bez żadnego sy. No i tu jest dopiero clue. Po pierwsze, to zapytanie wybierze nam świetnego prelegenta, tak, który też jest oczywiście stołka, to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że to jest prawdziwa równość. Są prawdziwe operacje na prawdziwych stringach, jak kaczuszki. I tutaj też jest prawdziwa projekcja. No.
Tylko że to nie zadziała tak, tak naturalnie, jakbyśmy się spodziewali. Tylko tutaj wepnie się właśnie to makro, weźmie to drzewo zapytań, przekonwertuje i tak dalej, i tak dalej. Ale już idea na przykład wszystko wam pięknie podpowie. Tak i znowu, jak chcemy takie zapytanie wywołać, jak już zdefiniujemy sobie tutaj nasze zapytanie jako obiekt, no to nam wtedy już musimy się przebić przez jakieś tam backendy, zdefiniować bazę danych i tak dalej, ale to już zrobimy w tym naszej cienkiej warstwie dostępu do danych. I robimy sobie listę query i dostaliśmy listę speaker. Mniej więcej tak, jakbyśmy chcieli. Więc zasadniczo jest pięknie, prawie. Okazuje się, że nie ma róży bez kolców i tutaj na przykład są pewne problemy z tym konstruowaniem zapytań. Mianowicie, co tutaj robimy? O, mamy sobie prezentację, tytuł, no i robimy jakąś sobie funkcję. No i teraz problem jest taki, co jeśli ta funkcja nie da się przetłumaczyć na SQL-a. Ta akurat może jeszcze by się dała, ale niektóre funkcje po prostu się na SQL-a nie tłumaczą. No i idea nam tutaj nie pomoże, tak? I zdaje się, że to by się wywaliło nawet w runtime, nawet nie przy kompilacji. Dopiero w runtime by Slick zaczął krzyczeć, nie potrafię tego przełożyć na SQL-a, uciekajmy. W tym poprzednim sposobie konstruowania zapytań tak się nie da, ponieważ tam mieliśmy jak gdyby ograniczony przez Slicka zestaw funkcji, które on rozumie. A tutaj to gdzieś się wywala. Jedyne co można zrobić, to po prostu przesunąć wywalanie się dokąd? Do kompilacji. Już na etapie kompilacji możemy w zasadzie stwierdzić, nie potrafię tego przetłumaczyć. W tej bazie to się nie uda, spadaj. Ale to jest tak naprawdę mniejszy problem. Troszkę bardziej fundamentalny problem jest taki, o. Też chcielibyśmy robić kompozycję, tak jak przy poprzednim sposobie zapytań, ale co? Tutaj mamy funkcję i to byśmy chcieli ją wstawić. Dlaczego nie? Jakbyśmy mieli operację na kolekcjach, bez problemu. No ale to też nie zadziała. I to w sposób bardziej fundamentalny, bo przy kompilacji chcemy wziąć to wyrażenie i je skonwertować do tego naszego drzewa AST. A co my tutaj zrobimy? Teoretycznie można by się spodziewać, że ta funkcja wyśle jakieś dane do Facebooka, ściągnie coś z Google'a i Bóg wie, co jeszcze zrobi, więc ten biedny kompilator też nie będzie wiedział, co tu robić. Niestety takie sztuczki z makrami są trochę odporne na tego typu wydzielanie wyrażeń gdzieś do parametrów. Więc to się nie uda i to jest poważne ograniczenie tego sposobu z makrami, no, które jest jak gdyby w moim odczuciu jest takie fundamentalne, nie? To nie jest coś, co można jakoś przeskoczyć. Więc jak wszystko ma swoje wady i zalety. No dobra, więc to jest jak gdyby taki core'owy Slick. Jak ściągniecie sobie dystrybucji, to tak to mniej więcej będzie wyglądało, tylko będzie napisane, że to jest eksperymentalne i lepiej uważać z używaniem tego. Natomiast ja swego czasu popełniłem jeszcze dodatkowy driver do dokumentowej bazy danych. Czy ktoś słyszał o niej? O, kurczę, nieźle, ktoś słyszał. No to nieźle. To jest owoc mojego romansu z taką włoską dokumentową bazą danych. Niestety obecnie romans przeżywa takie trochę ciche dni, ponieważ okazała się być nie do końca dojrzała i nie do końca stabilna, jak to włoski. No, ale tak czy owak, o tyle jest fajne, że zapytania pisze się w pseudo SQL-u i jest driver JDBC, więc dorobienie tutaj dodatkowego kawałka okazało się całkiem proste i udało mi się doprowadzić mniej więcej do takiej postaci to. Tak, czyli że możemy tworzyć sobie takie zagnieżdżone dane odpowiadające dokumentom. Tutaj już mamy listę komentarzy i tutaj mamy znowu jakąś dalszą część dokumentu. I udało mi się doprowadzić do tego, że można pisać takie zapytania. Tak, znowu mamy prezentację, a tutaj sobie filtrujemy, znowu, to jest ten mechanizm z makrami, więc to są prawdziwe wyrażenia skalowe. Filtrujemy sobie wszystkie prezentacje, które mają co najmniej jeden komentarz, który je wyżej wycenia niż 5. No dobra. I to działa. Niestety z dokumentowanymi bazami danych jest tak, że czego nie można w nich robić? Przynajmniej ja nie znam żadnej, w której da się. Nie da się robić joinów. To jest trochę ograniczające, więc jak gdyby tutaj nie wszystko da się zrobić, ale nie tracę nadziei, że kiedyś poznamy takie bazy, które będą zarówno dokumentowe, jak i będzie można robić takie joiny ad hoc. Twórcy Slicka z kolei przygotowują driver do Mongo. Przygotowują go już dość długo, także nie wiem, co z tego wyjdzie. I jakieś tam mam jakieś takie podejrzenie, co się stanie, jak będziecie chcieli zrobić tutaj joiny. Mianowicie wyobrażam sobie, że wtedy ten kod skalowy zostanie przepisany do MapReduce'a w JavaScript. No, było całkiem ciekawe. Ale zanim będzie driver do MongoDB, to twórcy Slicka zrobili jeszcze jeden driver. W pamięci. To jest fajna sprawa. Bo okazuje się, że możemy rzeczywiście operować na prawdziwych wtedy kolekcjach. Czyli co? Tutaj mamy najpierw mamy
ten nasz obiekt zapytania, który wygląda jak operacja na kolekcjach, tutaj transformujemy je mozolnie do drzewa ST, a to drzewo ST jest tłumaczone z powrotem na operację na kolekcjach. No, rewelacyjny pomysł. No, ale to też jest jakieś ograniczenie. Nie byłoby ono może takie całkiem bolesne, jakby nie ta jedna beczka dziegciu w łyżce... Nie, dobrze. Łyżka dziegciu w beczce miodu, przepraszam. Mianowicie, jak to wygląda? Co się tutaj dzieje? Jak się tłumaczą te wyrażenia skalowe, takie proste i łatwe tłumaczenie na SQL-a? Okazuje się, że to jest jakieś 18 faz kompilacji. Generalnie nie zawsze te wyrażenia się łatwo tłumaczą i to wszystko nie jest aż takie różowe, jak wam przedstawiłem. No, można się zastanawiać dlaczego i okazuje się, że twórca Slicka ma wytłumaczenie. O, wytłumaczenie jest takie, że te operacje na kolekcjach są monadyczne, a operacje SQL-owe gdzieś utkwiły pomiędzy funktorem aplikacyjnym a monadami. Więc jak widać, jest jakaś poważna naukowa teoria, która stoi za tym, ja znowu nie, wolałbym jej tutaj pewnie nie tłumaczyć, która stoi za tym, że nie da się tak całkiem łatwo przełożyć dowolnych tych zapytań na kolekcjach na SQL-a. Więc oni to robią przez 18 faz kompilacji i jeszcze wiele, jak to się wyrazili, sprytnego inline'owania i liczą na to, że wszystkie corner case'y zostaną wyprostowane. No więc to nie jest wszystko aż takie całkiem piękne, proste i przyjemne. Natomiast w moim odczuciu to jest ciekawa próba realizacji tego programu, tak? Czyli jak gdyby sportowania i jeszcze rozwinięcia tego link queue w skali, tak? Cały czas mamy bardzo fajne, deklaratywne zapytania wysokopoziomowe. Używamy znanego API, modulu oczywiście, te importy. Nie ma tam magii, tak? Zwłaszcza w tym lifted. Jeżeli zaakceptujemy konstrukcje skalowe, takie jak konwersje implicite, jak tam jakieś path dependent types i jeszcze parę innych standardowych rzeczy skalowych, to nie ma już autogeneracji kodu, nie ma manipulacji bytecodem w runtime. Ja jakoś za tym nie przepadam. No, chyba że użyjemy tego frontendu z makrami. No to tam jest odrobina magii, ale w moim odczuciu cały czas jest to magia taka jeszcze trzymana w ryzach, tak? Skoro coś jest częścią języka, no to jeszcze nie jest tak źle. Natomiast znowu, problem jest taki, że to nie jest wszystko takie proste. No ale chyba, skoro tyle jest warstw dostępu do bazy, albo do innych źródeł danych, które wykładają się w różnych miejscach, no to wiadomo, że no, po prostu problem jest trudny, tak? Ale cały czas Slick wydaje mi się bardzo ciekawą propozycją. Więc jak ktoś chce poczytać, to tu jest Slick, a tu jest mój jakiś, to jest, ja uprzedzę pytanie, to jest bardziej koncept niż proof, tak? Ale można sobie zobaczyć, jak do tego orienta da się dobrać. I jak ktoś chce, jak gdyby tak bardziej systematycznie chciałby ze Slicka korzystać, to zachęcam też do zapoznania się z prezentacją na Scala Daysa, która trwa 1,5 godziny i jest taka dosyć krok po kroku. No dobra, no to dzięki i nie zapomnijcie, że to rekrutuję.